Jest poniedziałek, 30 sierpnia. Jak często towarzyszy ci myśl: w moim życiu nie przydarza się nic ciekawego, albo moje życie jest zwyczajne, nie to, co życie innych. Jeśli tak myślisz, to tylko krok dzieli cię od tego, byś doszedł do wniosku, że w takiej zwyczajności Bóg nie może działać. To bardzo otępia naszą duchową wrażliwość. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Jezus zostaje odrzucony w swoich rodzinnych stronach przez ludzi, którzy dobrze go znali. Przynajmniej tak im się wydawało. Być może to zazdrość i niedowierzanie zamknęły ich serca,
a może oczekiwanie na jeszcze większe cuda niż te, których Jezus dokonał gdzie indziej. Porównywanie się z innymi jest podwójnie niebezpieczne. Nie pozwala dostrzec własnej wartości, docenić otrzymanych darów. Ponadto obraca się przeciw bliźnim, wobec których odczuwam zazdrość lub gniew. Serce, które jest podwójnie zamknięte na siebie i na bliźniego, może mieć trudność w przyjęciu daru Bożego. Mieszkańcy Nazaretu nie rozpoznają swojej szansy. Nie są w stanie wzbić się ponad uczucia żalu i gniewu wobec Jezusa. Bywa, że czasem koncentrujemy się na trudnościach, przeszkodach, własnym bólu, na gniewie. Wtedy trudniej zauważyć dobro czy Boże działanie w bliźnim. Bóg objawia się w normalnej, zwykłej codzienności. W jaki sposób Bóg przychodził do ciebie w ostatnich dniach przez pośrednictwo innych ludzi? Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
i wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Pozwól sobie dzisiaj na ćwiczenie uważności i wzbudź w sobie wdzięczność za wszystkie drobne i zwyczajne rzeczy, jakich doświadczasz dzisiaj lub jakich już doświadczyłeś. Dla Jezusa nie ma zbyt zwyczajnych wydarzeń. Nie istnieją zbyt pospolici ludzie, przez których i w których nie mógłby działać. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.